dzisiejszy cel naszej wycieczki jest zdobycie największego szczytu kanty Waterford. Już mamy kilka na koncie, dzisiaj idziemy kolejny zaliczyć. Let's go! No może tędy leci ścieżka, nie? Jakby co, to tędy idzie ścieżka. Dla tych, co nie wiedzą. Dzisiaj wybraliśmy się w góry do kanty Waterford, żeby zaliczyć najwyższy tutaj szczyt tego kanty. Ten szczyt się nazywa Knock Meltdown. Ma 792 metry wysokości. To jest kolejny szczyt do naszej kolekcji, bo chcemy zaliczyć najwyższe szczyty wszystkich kanty w Finlandii. Właśnie to jest dzisiejszy nasz cel, zdobycie tej góry. Wybraliśmy najkrótszy drogę, jaką się tylko da na ten szczyt. Niestety nie prowadzi taka zwykła turystyczna, tylko trzeba się posługiwać trochę mapą, żeby tam trafić. Będę miał wąsy później zrobione na święta. Aha. Właśnie mówi, że wykorzystamy to tam na górze, jakbym łysiał czy coś. No to szare. Motywacja. Musi być. Dobra. Nie ma. Co za radość! Godzinę 33 udało nam się dotrzeć na górę i zajęło to 3,3 km. Czyli nie jest tak źle, to jest najkrótsza chyba trasa na ten szczyt. Kolejne osoby na szczycie, czyli tam pewnie drugą.
jeszcze kawałeczek. I będziemy już tam pójść. Zeszliśmy. Nasza wycieczka dobiega końca. Udało nam się wejść na najwyższy szczyt Kanty Waterford. Zrobiliśmy w sumie 6 km 300. Zajęły nam to 2 godziny 35. Mamy następny nasz szczyt do kolekcji, najwyższe szczyty Kanty Irlandii Północnej. W sumie zrobiliśmy 6 km 300, zajęło nam to 2 godziny 40, czyli niedaleka trasa, ale wymagająca niestety nawigacji. To co, to tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się wycieczka. Do zobaczenia na następnej.